Alan kwiecie. Puszcza mnie cała adrenalina, nie? Puszcza mnie cała adrenalina, jestem już kurwa coraz bardziej zmęczony. Alan, ciężka walka, to muszę przyznać i szczerze mówiąc werdykt taki, nad którym ludzie dyskutują, bo jednak tam zmieniała się sytuacja. Ty byłeś liczony, on był liczony. Jak w ogóle odczuwasz całą walkę? Znaczy wiesz, no ja wygrałem 2-1, dwie rundy dla mnie, jedna dla niego, bo mówię, padła mi kondycja w trzeciej rundzie, jak najbardziej. I nie ma problemu, żebym zrobił z nim rewanż na jakiejś edycji. Tym razem nie ma problemu w MMA nawet. Podszkolę sobie ten parter, przesiedzę mocny obóz przygotowawczy WCA, bo to jest najlepszy klub w Polsce, nie muszę nigdzie wyjeżdżać. Tam naprawdę mam takie zaplecze, więc mówię, mój przygotowujący do rewanżu obóz będzie właśnie w WCA. I jak najbardziej jestem otwarty na rewanż w MMA. A czemu nie zrobicie rewanżu w K1? Bo całkiem dobrze wam szło. Ja szczerze mówiąc mniej oczekiwałem po Piotrze, ale jednak gdzieś widać było, że przyłożył się do tego K1, bo myślałem, że po prostu będzie tutaj troszeczkę klinczu, będzie mniej, ale to była naprawdę czysta walka, tam poza oczywiście incydentami, które się wydarzyły w pierwszej rundzie. Słuchaj, ja właśnie mam tego pecha, zjeździsz po galach, widziałeś też moje walki. Nie wiem czemu, ale mam tą tendencję, że kopią mnie po jajach. Nie wiem, czy to jakaś kara jest za przeszłe życie moje, czy co, ale mam tą tendencję, że po prostu kopią mi te jaja. Pamiętasz też dobrze pojedynek z Adrianem Błyszyńskim, gdzie też był mocny pojedynek. Tam pamiętam. Adrian co chwilę Błyszyńskiego pokroczył. Między innymi też przez to przegrałem walkę, ale dzisiaj poleciałem na charakterze mocnym. No i cieszę się po prostu, że wygrałem i tyle. No mówię, trzecia runda, zabrakło mi kondycji, to mogę się od razu przyznać. Wiem, co muszę podszkolić. Może nie byłem w 100% skoncentrowany na tej walce, z tego względu, że mówię, tragedia się też ostatnio u mnie wydarzyła w rodzinie. To, co powiedziałem na koniec wywiadu w klatce, mojej kuzynce, jedynej rodzinie. Pęk tętniak w głowie jest sparaliżowana, potrzebujemy kosztownej rehabilitacji. No i też to gdzieś w tyłu głowy miałem, nie? Znowu cały czas, kurczę, coś mi się wydarza. Przed walką z Tańculą dowiedziałem się, że będę miał bliźniaki, potem te dzieciaki straciliśmy z kobietą. No mówię, no u mnie cały czas coś w życiu się dzieje, no nie mogę normalnie, nie? Alan, tak czy tak, jak to mówią, finisz wieńczy dzieło, ty jesteś dzisiaj zwycięski. Piotrek był trochę wściekły, nie ukrywam, bo widziałem jego reakcję i tutaj wiadomo, przegrany sportowiec nigdy nie uważa się za przegranego, szczególnie, że ta walka była taka naprawdę dobra, tak? Trzecia runda to naprawdę muszę przyznać, że daliście już z siebie wszystko, ty na charakterze, a z kolei jeśli chodzi o niego, to przede wszystkim pokazał całkiem dobry warsztat i dobrą szybkość, bo chyba szybkość była tu kluczowa. Oczywiście, jak najbardziej mówię, trzecia runda dla niego, to mogę się od razu przyznać, ale dwie rundy, fajnie przewalczyłem pierwsze, końcówka drugiej rundy już mi troszkę brakowało tej kondycji. I mówię, ten punkt minusowy miał znaczenie też, myślę, że w punktacji? Sądzę, że tak, że ten punkt miał znaczenie, no mówię, trzy razy kopnięcie, te trzecie kopnięcie otarł mnie o te jajka, miałem troszkę za mało suspensor, więc te kurcze jajka, przyznam się, że gdzieś tam mi kurczę... Albo za duże jaja. No tak, no to tak, mówię. Przepraszam, to żartuję, ale wiesz to. Dobre spostrzeżenie, więc mówię, no gdzieś tam mi uciekało te prawe jajko, więc obtarł, kurczę, i mówię, no może nie było to czyste, ale odczułem, więc no kurczę, no nie będę walczył, jeżeli kurwa mnie boli po kopnięciu, tak? Alan, dużo wagi robiłeś, bo to też mogło się przełożyć, tak, i to było widać, że ta trzecia runda to mogło mieć wpływ. Ja tak się zastanawiałem, z czego wynika i tak sobie pomyślałem, że jak zawsze lekceważysz, żeby jednak wcześniej zacząć to bicie wagi. Tak, dokładnie. No ta waga też pewnie zaważyła na mojej kondycji. Na pewno już się tak nie zapuszczę jak do teraz, czyli ze zbijania z 93 na 7,7. Będę trzymał teraz tą wagę, będę chciał nawet sobie zbijać do 7,0 któregoś razu. Na pewno mi się to uda. Tak, szczerze mówiąc, tak, kontrowersyjne zwycięstwo, tutaj wszyscy gdzieś będą mówić, ale co dla ciebie jest ważne? Czy to zwycięstwo po poprzedniej porażce i zatarcie tego wrażenia, tego niesmaku takiego, wiadomo, jaki niesie za sobą porażka, czy bardziej patrzysz na to, że jest też pas, tak, który jest bardzo ważny? Znaczy, no cieszę się, że wszedłem znowu na tą ścieżkę zwycięstw, więc to się dla mnie liczy, odblokowałem głowę i pokazałem, że jednak mogę, gdzie byłem stawiany jako underdog i znowu pokazałem, że potrafię. Czyli warto było na ciebie stawiać. Warto i mam nadzieję, że ci, co wygrali dzięki mojemu kuponowi, dzięki mojemu kursowi, podzielimy się chyba, co? Albo przynajmniej wesprzyjcie, jak Alan powiedział. No, albo chociaż nie dla mnie, ja absolutnie nie chcę, wesprzyjcie tą zbiórkę dla mojej kuzynki na rehabilitację, bo rehabilitacja jest bardzo kosztowna, 16 tysięcy miesięcznie. Nawet Mamet Halidow, któremu bardzo dziękuję, wstawił do siebie na zbiórkę. Mamet, dziękuję ci bardzo.
między nami Olsztyniakami? No ja mamet mieszka u mojego ojca biologicznego za ścianą, więc zna się bardzo dobrze z moją rodziną i mówię, no fajnie, że to po prostu też uczynił. Alan, gratuluję Ci zwycięstwa. Teraz tak, długi odpoczynek, nie będziesz się zapuszczał? Nie, długi odpoczynek, ale fajnie, że teraz Fame połączył siły z Armią Fight Night. Fajnie, że też Filip jest moim menadżerem, więc może w marcu zawalczę sobie na Armii, a w maju będę chciał z powrotem wejść tutaj do Oktagonu. Udało Ci się coś już zobaczyć na gali, czy raczej wszystko było związane z walką, ze stresem też, z tym, co się wydarzyło, czy już coś patrzyłeś? Nie. Jeszcze nie patrzyłem walki, patrzę, że tutaj jeszcze liga, dostawał Chłabęcki od Bestii. Przegrał na punkty. No co, jeszcze nie mówię, nie oglądałem jeszcze walki. O, jest mój menadżer, Filip Bączkowski, którego serdecznie pozdrawiam. Co, teraz lecę do przyjaciół, do rodziny, do kobiety, bo należy im się trochę czasu, którego brakowało przez te przygotowania, bo wyjeżdżałem cały czas. No i przywieziesz pas. Zostaję w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale można poprosić Ciebie? Dobra, tak. Zdjęcie tutaj szalenikowi z pasem zrobić. Te plany się zmieniają wszystkie. Wiadomo, no miałam swój plan. I tyle, no i gdzieś starałam się go realizować na tej walce polskiej. Cieszę się, że mam bogatsza. Cieszę się, że oni muszą mieć odjęte punkty, że w ogóle punkty, teraz mogę to powiedzieć. Ludzie łącznie, taka ekipa, znajomych, poza szczerniami, proszę wiedzieć, co mieliłam, zostawili nam łącznie 10 tysięcy złotych i za wygraną przekażą się na nas koniczko we swoim mieście. No i kurwa, dla mnie to było super. Dziękuję wam, dziękuję. Będę płakać, fajnie, cieszę się bardzo. Powiedz mi, ile to było jednego? Ja generalnie Annę Andrzejewską z mojego narodnika dzisiaj ze mną była moim narodnikiem. Tak, Anna Andrzejewska szukuje się, a za nic, tak, właśnie sportowa, dziewczyna bardzo kulturalna, bardzo fajna, bardzo pomocna, z ręką na sercu, no i wiesz, co, kulturę osobista, ja już nie jestem się, panie, the champ is here, Alan Kwieciński is here, gratulacje. Dziękuję bardzo, surprise, motherfucker. Słuchaj, no brawo, świetny pas, pokażmy się do kamery, co pokażemy tutaj wszystkim internautom. Pasuje. Ale gratulacje. Kaniu. Z nią? A z matką? No co, ty pobłąka, to ty pobłąka. Kaniowski nie stawiał nam.